Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko w kolejnym poradniku z cyklu Letnie przygody z Windows 11, gdzie poznajemy tajne, oczywiście w cudzysłowie z tym tajnym, funkcjonalności Windows 11. Chciałbym Wam zaprezentować dzisiaj króciutko tylko dwie funkcjonalności, z którymi być może się nie spotkaliście, prawda? Ja tu oczywiście mam cały czas w głowie, z tyłu głowy, że większość osób, która ostatnio przeszła, jak powtarzam, od pierwszej części tego cyklu poradników, która przeszła niedawno na dobrą stronę mocy, czyli na Windows 11, nawet na starych komputerach, i dokładnie się jeszcze nie odnajdujecie w tych Windowsach 11, a szczególnie nie wiecie za bardzo o pewnych nowych funkcjonalnościach. Dzisiaj, zgodnie z tytułem poradnika, ale także z tym tajnym obrazkiem, takim mrocznym, będzie mowa o mowie. Masło maślane, ale mowa ludzka i co można z nią zrobić. Dwa tematy bardzo istotne. Na końcu pobawimy się. Przy okazji przemycę jeszcze informację o pewnym programiku, którego będziecie mogli wykorzystać do całkiem innych, niespodziewanych celów, jeśli chodzi o ten dzisiejszy poradnik. A zatem, moi drodzy, punkt pierwszy. Zamiana mowy na tekst. Oczywiście, ja najpierw Wam pokażę, jak z tego skorzystać, ale nie obawiajcie się. Ja wiem, że o ile ta opcja jest teoretycznie oczywista, to nie od razu przychodzą do głowy te pomysły, w jaki sposób to zastosować w naszym życiu codziennym. Dlatego właśnie stąd moje poradniki, między innymi ten, gdzie ja chciałbym Was kilkoma pomysłami zainspirować, kiedy i gdzie można z tego korzystać. Pomimo, że mówię, jest to oczywiste, wydaje się normalne w tych czasach. A zatem, moi drodzy, jak mamy zamienić mowę na tekst, to w Windows 11 jest ta opcja czy funkcjonalność od razu wszyta, działająca. Wystarczy ją uruchomić za pomocą skrótu klawiszowego Windows z tą flagą. Mamy przycisk taki Windows H. Zobaczcie, klikam, pojawiło mi się tutaj takie maleńkie okienko, o, takie okieneczko, przy czym to okienko nie będzie działać i ta funkcjonalność nie będzie nam działać, dokąd nie uruchomimy w Windowsie jakiegoś edytora tekstu tak naprawdę. Dlatego, że ta funkcjonalność ma zamienić naszą mowę, czyli to, co mówimy, na tekst i musi mieć gdzie ten tekst wstawić. Można tu uruchomić dowolny edytor i tu się zaczynają inspiracje, bo to nie musi być notatnik Exe, którego teraz uruchomię. Zobaczcie, odpalę sobie notatnik Exe, tamto okienko mi zniknęło. I teraz chciałbym coś podyktować, żeby się pojawiło w tym notatniku, ale wyobraźcie sobie, że to może być równie dobrze Workshop, Facebook Messenger, jakikolwiek inny messenger, którym się posługujecie, a nie chcielibyście wpisywać żmudnie na klawiaturze, podyktować coś i powinno się pojawić. Czy to dobrze zostanie rozpoznane ten nasz tekst, czy pojawi się ładnie i pięknie i tak dalej? Być może nie będzie pięknych wszystkich znaków interpunkcyjnych, ale żeby chociaż kropki nam potrafiło stawiać na końcu zdania. No właśnie, o to chodzi. Co ciekawe, można nawet otworzyć sobie jakiś edytor do pisania programów i teoretycznie próbować, ale to już przesadzam troszeczkę, kod programu. No nie, nie, bo tu oczywiście mówimy po polsku i to jest ta zaleta, że to zamienia nam na język polski. Dobrze, dłużej nie trzymam Was w niepewności. Zobaczcie, stawiam sobie kursor, który mi tutaj miga w tym notatniku. Klikam przycisk skrót Windows H. I teraz już od razu zobaczcie, to co ja mówię, to jest wpisywane do notatnika. Kropka. Oczywiście teraz on przerwał na chwilkę, ja sobie postawiłem tu Enter, Enter i mogę dalej. Słuchaj, moja szanowna żono, chciałbym Ci przekazać, że skończyło się już masło w domu, a więc trzeba kupić kilka dodatkowych produktów, jak już jesteś w sklepie. A zatem, po pierwsze, proszę Cię, kup masło, jajka, chleb, kiełbasę, no i coś do picia dla męża. Jak widzicie, tekst się pięknie pojawia. Zobaczcie, że mogę nawet szybciej mówić i nie zważać na to, że on tam nie zdąży czasami tego tekstu, bo widzicie, pojawiają się jakieś w międzyczasie kropki, on coś tutaj zmienia i tak dalej. Co tu się dzieje? Czyżby się popsuło? Poczekajmy.
Widzicie? Działa. A co to oznacza? Czy wam nie przychodzi tutaj dosyć ciekawe zastosowanie na dzisiaj? Otóż ja na przykład używam tej funkcjonalności, oczywiście mając do dyspozycji dobre mikrofony, takie jak tu nagrywam, albo jakiekolwiek inne, gdzie na przykład spotykam się ze znajomymi czy ze współpracownikami przy tak zwanym okrągłym stole i chcemy zrobić burzę mózgów. A wszystko po to, żeby omówić jakiś temat i tak dalej, i tak dalej. I przydałyby się notatki z tego spotkania. Oczywiście zwykle trzeba to pisać ręcznie. Ale czy zawsze? No mając taki mechanizm, można właśnie go wykorzystać przepięknie i będziemy mieli notatki zrobione automatycznie. Być może ten tekst będzie wyglądał tak jak tutaj, ciurkiem jeden długi tekst, ale zawsze to już jest tekst i o wiele go łatwiej przeedytować, niż szybko bazgrać po kartce, słuchajcie, albo po jakimś tablecie, nawet gdy mamy rysik, to pismo zawsze później jest mało czytelne. A tutaj mamy skanowanie naszej mowy i to jest piękne, zobaczcie, to cały czas potrafi działać, cały czas potrafi notować. Mówię wam, mechanizm świetny. Gdy potrzebujecie, nie wiem, w firmie jakieś cokolwiek zaprotokołować, no szkoda, ja ostatnio byłem świadkiem na policji gdzieś tam i oczywiście w naszych czasach, jeszcze w tych nowoczesnych czasach w Polsce, policjant narzeka, że niestety musi skrupulatnie wszystko wbijać, jak to mówi, do komputera. Wprawdzie już nie ma maszyny do pisania starej, tylko komputer, no ale musi to wklepywać, a przydałoby się od takie proste narzędzie i już miałby zaprotokołowane wszystko, co mówi świadek, podejrzany czy jakiś tam inny osobnik. Oczywiście na końcu wstawiłby gdzieniegdzie przecinki albo by kliknął entery, żeby było po kropce i tak dalej, i tak dalej. A więc zobaczcie, można powiedzieć, że z dzisiejszego naszego spotkania, z tej pierwszej części właśnie robimy notatki. Nie może się to przydać? Możemy po prostu wejść na WhatsAppa i gdy się kontaktuje akurat takim messengerem i tak jak na początku, tu się śmiałem trochę, chcemy szybko powiedzieć, żono, jesteś w sklepie, tak, to weź kup jeszcze to i tamto. No wiecie, wpisując to trochę trwa długo, a tu możemy powiedzieć, kliknąć, wyślij i już. Podobnie na dowolnym innym messengerze typu Facebook, nie wiem, jakie tam znacie messengery, to będzie pięknie działać. To może się przydać na studiach studentom po to, żeby z jakiegoś laptopa sobie włączyć i z dobrym mikrofonem, żeby zrobiły się notatki z wykładu. A no, bardzo ciekawe, proszę bardzo, też zastosowanie. No takich przykładów może być, mam nadzieję, że po tych kilku przykładach, inaczej powiem, które ja wam w tej chwili wspomniałem, w waszej głowie zrodzą się i zakiełkują całkiem nowe pomysły na zastosowanie tej technologii. Kropka. I koniec tego nagrywania. Zobaczcie, mam całe notatki. Proszę bardzo, tutaj coś tam jest. Messengerze napisał, podkreślił od razu nam tutaj notatnik. Ale jak mówiłem, notatnik czy edytor możecie wykorzystać dowolny. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o tę funkcjonalność, ale jeszcze spróbujemy ją za chwilkę raz uruchomić, gdy przejdziemy do drugiej funkcjonalności, bo w tej chwili, jak widzicie, zamienialiśmy mowę na tekst. Poszło to naprawdę świetnie. Więc ci, którzy narzekają, że Windows 11 to taki straszny, szpieguje nas, panie, i w ogóle, a kto kogo nie szpieguje, a gdzie Google cię nie szpieguje, a gdzie inni cię nie szpiegują, oczywiście ktoś powie mi zaraz, że postawiłem Linuxa, musiałbyś się, pani, odciąć od świata, ale i tak nadal cię szpiegują, bo potrzebujesz wysłać jakiegoś tam, jakąś paczkę nadać, to każdy od ciebie weźmie telefon, adres, wszystko, panie, dajesz się szpiegować wszędzie, więc chodzi ci narzekać, że ten Windows, mam nadzieję, że rozumiecie, że takich hejtusiów to nie ma co słuchać. A zatem przechodzimy do drugiej funkcjonalności. Druga funkcjonalność to zamiana tekstu na mowę. To również wydaje się bardzo oczywiste, ale nie jest to mechanizm wprost wszyty w jakieś w Windowsa. Nie można tego wywołać jakimś tam przyciskiem i zamienić na mowę tak wprost. Oczywiście, kto można się zapytać, czy istnieją jakieś programy, oczywiście z tyłu głowy dopisek darmowe, które pozwolą zamienić naprawdę tekst na dobrą mowę. I to jest różnica. Bo oczywiście jest sporo programów, nawet
w internecie, gdzie wejdziecie na różne strony i wpisywać sobie coś i żeby na przykład zostało to odczytane przez lektora. Ale jak wiecie, im lepszy lektor, im lepsza mowa, a nie taka sztuczna, czasami jąkająca się i tak dalej, bo takie były początki zamiany, no to niestety wtedy są to darmowe rzeczywiście strony, ale kiepsko to wygląda. Gdy teraz niedawno, w sumie stosunkowo kilka miesięcy temu, mogę się mylić, pojawiły się możliwości zamiany tekstu na mowę, ale przy pomocy sztucznej inteligencji, AI. O co tu chodzi? Chodzi o to, że ta mowa zamieniana na, ten tekst zamieniany na mowę jest naprawdę mówiony bardzo płynnie i w wielu przypadkach ciężko rozpoznać, czy to mówi człowiek, czy to mówi maszyna, bo tak należałoby to określić. I teraz naprawdę ciężko spotkać oprogramowanie, które daje nam za darmo dobrą translację tekstu na mowę z dobrymi lektorami. Ba, czasami nawet jak mamy płatne, ja kiedyś korzystałem z takiej strony, już nie pamiętam teraz jakiej, już dawno z niej nie korzystam, gdzie oczywiście musiałem zapłacić za tę usługę. Pamiętacie, jakiś taki zrobiłem poradnik wideo na YouTube o naszym kotku Czarusiu i tam była lektorka polska, która tam czytała. Dosyć fajnie to wyszło, ale było to niestety płatne. A teraz wam pokażę pomysł, jak dzięki Windowsowi 11, bym powiedział, albo jeśli z tego nie korzystaliście, zamienić tekst na mowę, a przy okazji zrobić jeszcze coś całkiem innego, fajnego. Ten programik zamykam, nasze notatki, powiedzmy, zapiszę sobie na przyszłość i teraz wam pokażę, tylko przejdę na chwilę do innego komputera. Tutaj na dole jest taki programik. Widzicie tą ikonkę? Jeszcze wam nie pokażę nazwy, ale wyobraźcie sobie, że wejdziemy sobie do sklepu Microsoft Store. Proszę bardzo, klikamy Microsoft Store. I w tym sklepie sobie wpiszemy nazwę, moi drodzy, ClipChamp. ClipChamp, ClipChamp, jak zwał, tak zwał. Edytor wideo, aplikacja. No to zaraz, czy to nie pomyłka, czy to nie jest? Przecież to jest edytor wideo, a nie zamiana tekstu na mowę, prawda? A jednak, i to jest właśnie ta dodatkowa informacja w dzisiejszym poradniku, że przy okazji to oprogramowanie możecie wykorzystać wprost do tworzenia naprawdę interesujących poradników, nawet wideo na YouTube'a. Być może, gdy się nim zajmiecie, to będziecie to stosować. Jest wersja darmowa tego oprogramowania i wersja płatna, moi kochani. Gdy sobie kliknę tutaj na dole teraz w ikonkę, bo przypiąłem go do paska startu, proszę bardzo, on się otwiera, działa jakby przeglądarkowo, chociaż w tym momencie wszystko, co robi, robi lokalnie na komputerze. Można, jak widzicie, przejść na wyższy plan, trzeba się oczywiście zalogować do konta Microsoft i tak dalej. A tutaj, proszę bardzo, możemy wystartować, utworzyć nowe wideo i po prostu je edytować sobie jak chcemy. Możemy nawet użyć do tworzenia wideo znowu sztucznej inteligencji. Mówię trochę teraz nie na temat tego poradnika mówię, ale niesamowity program może was zainteresować i to jego wersja darmowa, a nawet płatne plany nie są drogie i bywają tu bardzo często super zniżki, a w płatnym planie mamy jeszcze ogromną ilość dodatkowych możliwości, ale ja dzisiaj nie będę wam o tym opowiadał szczegółowo. Mnie interesuje jedna rzecz, kliknąć w utwórz nowe wideo, ja tutaj tylko wam pokażę i teraz skorzystać z funkcjonalności właśnie zamianę tekstu na mowę. Gdzie to znaleźć? Tutaj nigdzie nie ma, jak patrzymy po tych ikonkach, po prawej, po drugiej stronie, ale mamy tutaj coś takiego jak nagraj i utwórz. Klikam nagraj i utwórz i oczywiście mogę nagrać ekran i kamerę. No powiem wam, do poradników takich jak ten, niesamowicie fajne. Samą kamerę, ekran, dźwięk, ale mogę, jak widzicie na dole, już pewnie dostrzegliście, zrobić podkład po prostu pod jakiś tam film. Więc klikam zamiana tekstu na mowę i naszym oczom ukazuje się, powiem wam, magia. It's magic. A więc zobaczcie, po pierwsze, wybrany mam język polski, to jest bardzo ważne. Po pierwsze, jeden z głosów dostępnych dla nas, a ile mamy tych głosów? Zaraz zobaczymy, zaraz przetestujemy ich jakość. Jest głos domyślny Agnieszka. Możemy tu sobie kliknąć, żeby posłuchać tego głosu. Nie będę tego klikał. My od razu sobie wpiszemy tutaj w polu tekst coś, co chcemy, żeby nam Agnieszka przeczytała. A zatem piszę. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym, zależy jaki głos wybierzecie, chciałbym
przedstawić Wam informacje na temat zamiany tekstu na mowę oraz mowy na tekst. Proszę bardzo. Troszeczkę mi to zajęło wpisywanie, prawda? Ale to nic. Mamy wybrany głos i zobaczcie, na dole się zrobiło zapisz, ale tu mi się wstawia to od razu, no tak wam gdzieniegdzie wspomnę. Na dole, gdy ta pani Agnieszka przeczyta, to nam się od razu wstawi jako narracja do filmu. Wystarczy dodać tutaj wasze zdjęcia, wasze klipy z telefonu. Mówię wam, no coś pięknego i totalnie za darmo, ale nie trzymam was już w niepewności, bo zastanawiacie się, czy to będzie taki drętwy głos Agnieszki, czy też może wspomagany AI-em. No to posłuchajcie sami i ocencie sami. Klikam. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam informacje na temat zamiany tekstu na mowę oraz mowy na tekst. Proszę bardzo, bardzo ładnie pani Agnieszka przeczytała, chociaż dla niej tu powinno być chciałabym, ale okej. Weźmy sobie teraz na przykład pana Marka, proszę bardzo. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam informacje na temat zamiany tekstu na mowę oraz mowy na tekst. Proszę bardzo, również dobrze, chociaż nie wiem, czy on wideo dobrze przeczytał, a tu muszę mieć ściszony głośnik, jeszcze raz. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam informacje na temat zamiany tekstu na mowę Zobaczmy jeszcze, mowy na tekst. Jak to zrobi, słuchajcie, pani Zofia. Proszę bardzo, pani Zofia, i jedziemy. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam informacje na temat zamiany tekstu na mowę oraz mowy na tekst. Proszę bardzo, coś pięknego. Słuchajcie, możemy sobie oczywiście wybrać jeden z dowolnych głosów, tych, które mają tu multilingual, czyli oni potrafią, te głosy, oni, już się mówię, jak to by były osoby. Otóż wybór każdego z tych głosów, tutaj imiona sugerują być może skąd mogą być, z jakich krajów pochodzić i oni będą próbowali mówić właśnie nam ten tekst polski. Oczywiście nie zawsze to musi wyjść, nie wszystkie słowa dobrze powiedzą, ale w wielu przypadkach będzie to dobrze. Weźmy Adę, posłuchajmy tak na szybko, na pierwszy ogień. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym Proszę bardzo, pięknie leci. Weźmy sobie jakiś Aloy Turbo, proszę bardzo. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Ale też ciekawostką jest, że możemy wziąć sobie jakieś głosy ludzi, którzy będą lepiej czytali na przykład głosy, nie wiem, po chińsku, koreańsku, wietnamsku, Słuchajcie, nie wiem, na przykład Xiao, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, ale proszę bardzo, sprawdźmy szybciutko. Witam was, moi drodzy, w najnowszym poradniku wideo. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam informacje na temat zamiany tekstu na mowę. Proszę bardzo, coś pięknego. Po co są te multilingual głosy? Możecie sobie taki tekst, gdy chcecie na przykład zrobić poradnik w innym języku, przetłumaczyć w dowolnym translatorze na język angielski i wtedy właśnie przydadzą się te głosy, które lepiej to przeczytają po angielsku niż pani Zofia, pan Marek, w cudzysłowie pan Marek i tak dalej. W tym celu, słuchajcie, spróbuję tutaj wkopiować ten sam tekst przetłumaczony w translatorze, nieważne już czy dobrze, czy nie, zobaczmy, czy poprawnie przeczyta go na przykład pani Ada po angielsku. Uwaga! Hello my dears and welcome to the latest video tutorial. Today I would like to present you with information about text to speech and speech to text. Bomba, słuchajcie, a weźmy sobie polski głos dla porównania, pani Agnieszka. Hello, my dears, and welcome to the latest video tutorial. Today would like to present you with... Jak słyszycie, nie jest to już najlepiej, bo pani Agnieszka, pan Marek nie są multilingual, czyli oni już mogą w innych językach słabo czytać. Hello, my dears, and welcome to the latest video... No tak mówi trochę, już widzicie, drewnianym głosem. A może byśmy tak spróbowali po niemiecku, panie? Ctrl V. I oczywiście wybiorę na wszelki wypadek panią Adę. Jeszcze raz, multilingual. Hallo ihr Lieben, im neuesten Videoguide. Heute möchte ich Ihnen Informationen zum Thema Text-to-Speech und Speech-to-Text vorstellen.
Na ile znam niemiecki, to bardzo fajnie. Być może może pomóc jeszcze tutaj wybranie na przykład języka niemieckiego, czy angielskiego, czy jakiegokolwiek. Weźmy sobie niemiecki, Niemcy, proszę bardzo. I teraz spróbujmy, zobaczmy, czy tu pojawiły się jakieś głosy, może. O, są, zobaczcie, niemiecki, proszę bardzo, wielu już nie polskich, a niemieckich specjalizowanych lektorów, sprawdźmy. Hallo ihr Lieben, im neuesten Videoguide. Heute möchte ich Ihnen Informationen zum Thema Text-to-Speech und Speech-to-Text vorstellen. A więc jak widzicie, ja tu wrócę na szybciutko do polskiego. Polski, proszę bardzo, polski. Jeszcze raz tutaj chciałbym teraz zrobić taką inną zabawę, wam pokazać. Na przykład chciałbym zamienić, podyktować tekst tutaj wprost, zamiast go wpisywać, bo widzieliście na początku, że to wpisywanie trochę zajęło. Chciałbym taki tekst po prostu podyktować, żeby później mnie pani Agnieszka to przeczytała. Czy ja mogę tak zrobić? W tym celu oczywiście mogę użyć mojego skrótu z pierwszej części poradnika Windows H. Proszę bardzo. Tu sobie w opcjach zaznaczmy, że ma tutaj być to na wierzchu przy okazji. Tutaj sobie klikamy. Jeszcze raz klikam, moi drodzy, Windows H. I klikam rozumiem i zamianę. Coś mi tu nie idzie. Sekundka. No, już jestem, bo nie na tym komputerze to uruchomiłem, a więc tutaj jeszcze raz chciałbym podyktować ten tekst. Klikam sobie i zaraz zacznę dyktować. Witam Was, moi drodzy, w moim najnowszym poradniku. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na informacje dotyczące zamiany mowy na tekst oraz tekstu na mowę. Mam nadzieję, że wiadomości przekazane w tym poradniku będą bardzo interesujące i być może nigdy się jeszcze z nimi nie spotkałeś lub nie spotkałaś. Wystarczy. Zobaczmy, czy teraz pani Agnieszka to odczyta i dobrze. Tu oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że no coś może niewyraźnie powiedziałem, tu jest informa. Proszę bardzo, CIE. Możemy sobie poprawić dotyczące zamiany. No, posłuchajmy tylko tak króciutko. Witam Was, moi drodzy, w moim najnowszym poradniku. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj na informacje dotyczące zamiany mowy na tekst oraz tekstu na mowę. Mam nadzieję, że wiadomości przekazane w tym poradniku będą bardzo No i słuchajcie, to już koniec. Zobaczcie, no wiadomo, trzeba poprawić troszeczkę tą interpunkcję, te kropki wstawił może nie tam, gdzie trzeba do końca, chociaż w ustawieniach zrobiliśmy, że ma pracować nad interpunkcją. Zobaczcie, automatyczna interpunkcja, bo tak normalnie ta opcja domyślnie jest, jak widzieliście, wyłączona, więc trzeba ją włączać. Dobra, wyłączam już te programy. Jak widzicie, można się bawić na różne strony. Przy okazji zachęcam Was do korzystania z Microsoft Clipchampa, który, jak widzicie, pozwoli Wam w końcu się może odważyć, żeby nagrać samemu poradnik. Zobaczcie, nie wiem, czy Wam już pokazywałem, że w wersji darmowej nawet Full HD można zapisywać na dysk, więc bajery są niesamowite. Podsumowując, nawet na końcu pobawiliśmy się w dwie strony: zamianą mowy na tekst tutaj właśnie i po chwili zamianą tekstu na mowę, i to z różnymi lektorami. Wiemy, jak działać z różnymi językami, jak to wybierać, i wyobraźcie sobie, że mamy to naprawdę za darmo. Porównajcie to do innych rozwiązań, które może znacie, za które może również płacicie, tak jak ja swego czasu płaciłem, a tu mamy za free naprawdę świetne narzędzie. Można to wykorzystać, ten tekst sobie wpisujecie, można, nie wiem, nagrać sobie zapowiedź do centralki, gdzieś w telefonie jakąś automatyczną wiadomość i tak dalej, i tak dalej. No tutaj myślę, że kwestia tylko ruszenia własną wyobraźnią. Można powiedzieć, że ograniczenie, jeśli jesteśmy co do zastosowań, tylko własną wyobraźnią. Pomyślcie nad tym, jeśli skorzystacie z tych informacji, z tego poradnika. Bardzo Was proszę o łapki w górę po to, żeby to się rozprzestrzeniło dalej, żeby poinformować również innych znajomych o tym kanale i o świetnej właśnie sesji poradników Letnie Przygody z Windows 11. Liczę również na to, że zasubskrybujecie ten kanał, a jeśli chcecie być na bieżąco informowani o najnowszych ukazujących się poradnikach na tym kanale, to na dole proszę kliknąć dzwoneczek po to, żeby co? Żeby być jak najszybciej informowanym. To już na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki z tego cyklu. Hej, moi drodzy, pozdrawiam Was. Pa, pa.